Siemaneczko, z tej strony Michał. Dzisiaj jesteśmy sobie na Lipinkach i lecimy dzisiaj już ze żniwami, normalnie bizunem i dojczem. Miki już pojechał bizonem, ale ja będę mucił, ale on tam ten, ja tu jeszcze przy świniach byłem, mówi dobra, to już jadę. On byliśmy rano zobaczyć, jak to ten kombajn przesmarowaliśmy i godzina 14 wyjeżdżamy, przyczepa wyciągnięta, bo tu do świń było jeszcze włożone ogółem. I postawiliśmy sobie taką jeszcze w międzyczasie, bo ostatni odcinek wymyliście jesienią, jak się łobornik woziło. A jakoś na wiosnę nie było za dużo prac, bo na nowych polach na wszystkie nawozy porozsiewane już były na jesień i ten, a tylko była kukurydza siana i ten, żeby to się nie powtarzało, ogółem taką stodołę, można powiedzieć, sobie wybudowaliśmy. A za ile pieniędzy, to teraz wam powiem, bo sam nie pamiętam. Za 25 tysięcy została wybudowana, trochę kredytu wzięliśmy, trochę świń sprzedaliśmy i w ogóle. I ogółem w komentarzu możecie napisać, co mamy kupić, czy nie pierdziel mi tu, czy mamy kupić John Deere'a z turem, czy mamy kupić 6 RLK małą taką do 150 koni, czy Case'a z turem do 150 koni, czy ładowarkę Pausa taką, co ostatnio na ModHubie wyszło, może ktoś widział i ten, no i możecie napisać. Ogółem coś mnie biorą lagi, że koła mi same skręcają, 60 już nie ma ani nic i nie wiem, co się dzieje ogółem. A zaraz to zlokalizujemy. Ja tam, kurde, nie mogę ujechać do czwarem. No, o Jezu. Zaraz wam pokażę log. Ogółem, jak ktoś wie, od czego ten mod, to może mi napisać. Pamiętajcie w komentarzu, żeby napisać, co mamy kupić. Czy właśnie Case'a Maxuma 150 koni, czy John Deere'a 6R 150 koni, czy ładowarkę Pausa mamy kupić. Oczywiście tam ten Maxum i ten to z turem, nie? Nie wiem, czy powiedziałem. No ogółem, widzicie, no nawet skręcić sobie nie idzie. Zaraz będę musiał chyba serwer zresetować, bo Ursusa C360 wywaliliśmy ostatnio. Ja w ogóle nawet go w modach już nie mam. Nie wiem, co się dzieje, jakieś lagi zupełne, opóźnienia, nie wiem. Jak ktoś wie, od czego to jest to vlogu, to poprosiłbym. Już kiedyś to mieliśmy. Wczoraj to mieliśmy i wczoraj, dlatego na dwa razy był odcinek nagrywany. Nie wiem, od czego to jest. W sumie sam jestem zdziwiony, bo na save teraz wszystko robiliśmy, wszystko było dobrze. Teraz, tak jakby dopiero po postawieniu tej wiaty, to się zaczęło dziać. Dziwne. O, Mikołaj to już mucić zaczął, patrz to. Ogółem jeszcze nowy nabytek jeden jest, ale to w następnym odcinku wam go pokażemy. Dobra, Miki już tam muci, idę do niego. Idę do niego i zrobimy małe cięcie, bo coś mi tu się pierdzieli w ustawieniach. Ładnie się Miki przywita na odcinku jeszcze, aby... Patrz to, jak się przytuje. Pa, siema. Siema. Przywitaj się ładnie, bo nagrywam. Dzień dobry. Dobra. Ej, słuchaj, ja tu zrobię małe cięcie, bo coś, kurde, mi tu zacina, zaraz jesteśmy. Ja też zrobię cięcie. Dobra. No, jesteśmy już po małej przerwie. Znowu masz lagi. Jakie lagi? Gdzie przerywa. No to co? Ale nic nie piszę w tym vlogu. Dobra. Kawę, dobra. Ja jadę za torem z Presso Mino. Jo, nowy nabytek, praca, a jaka, to zobaczycie potem. No, w następnym odcinku... Luna. Co? Zielona, presa zielona. Jo, biała. O, zielona. Ogółem to 13, 13 na godzinę w pszenicy bajzonym, to naprawdę. Ile? 13 z górki. Idzie ogółem. O Boże. To nowe pole jest, tu chyba za 50 tysięcy je kupiliśmy. I ten, łapka w górę ogółem. Jak ktoś może, to łapkę w górę zostawiamy, bardzo proszę, bo YouTube tak nie zasięgi, że naprawdę, no jak ja widzę te odcinki ostatnio, to naprawdę nie płakać mi się chce niemiłosiernie. Jest po prostu makabra. Tak, dokładnie. No i w komentarzu pamiętajcie napisać o tych turach, który ciągnik z turem bądź ładowarkę. W ostatnim odcinku to mówiłem, ale po nagraniu odcinka idealnie na ModHuba wyszła ta ładowarka i właśnie o niej zapomniałem wspomnieć. I ten. I no. I jak ktoś może, to tam niech też napisze w komentarzu elegancko. Dobra. Ty tu jeszcze jesteś na polu, czy wyjechałeś tam do Bison z Torem?
Teraz mu zależy, no. No widzicie, kurde, Gienek tam jeszcze na pewno drożdżówę dostał. Pewno moją pewnie też zjadł. Dobra, ogień. O, tu już jest. No, To ach, nie. kurwa, na. Normalnie. Bo ja tutaj muszę się jechać wysypać Gienek, widzisz? No, Kraza Roland, Niki, jakie tam są numerki na tej trasie? 250 na siatkę. Ładnie. Taka prestiżowa. Weź ty się mutni, albo nie mów jak jest, z pełną buzią się nie mówi, a macie nie nauczyła, kurczę, Felek. Ty, ale z dwóch przejazdów pełen zbiornik, to nawet tej pszenicy, kurde, zobaczymy jakie ceny są w skupie w ogóle. Ło, bida, Bo nie. się mnie pytasz, jak ja jem, a zaś mówi, że z pełnymi ustami się nie je. To co, ja później nie będę nic mówił. Z pustymi ustami się nie da jeść, Micio, bo ty powiedziałeś jeść teraz, a nie mówić. Denerwuj mnie. No spoko, na chwilkę. No. Balotów też będzie dużo. Ta? Też mam balota. O kurde. Dobra, luja, musimy ludzie złożyć, bo hydraulicznie jest składana. I ogółem teraz najprawdopodobniej przyjdzie na testy kombajn do nas w trakcie tych żniw, ale to zobacz. Kombajn żółty. Bizon. Kombajn, bizon. Ej, fa, taka piosenka była fajna, normalnie. Kurde. Ale. Tłumu od chuja jest za przeproszeniem. Ja? No. Mam Dobra. drugiego balota na przejeździe. No i dobrze. To ten z pszenicy pójdzie do nos trochę. On z 5 balotów Trochę, starczy tam mu. ile? Może przyczepkę. No, bo ogółem tam, gdzie widzieliście tą nową taką naszą stodołę, garażę, to na dole sypiemy zboże i parkujemy maszyny, w miarę możliwości oczywiście. A Na do. mieliśmy taką fajną Z windą. oglądaliśmy na takim katalogu z taką windą, nie? No. Ale ta winda nie miała takiego noszenia ciężkiego, a chcieliśmy zboże do góry sypać. Jo, można było dmuchawą, ale to za dużo pierdzielenia, dasz to wysypać, a nie nic to By trzeba było dmuchawę kupić, a tak winda była fajna, to chyba. No, wiecie. teraz Miki tak myślę, że mini ładowarkę byśmy mogli kupić, ale pliw leci. Że mini ładowarką tam sypać to zboże, teraz tak myślę. Właśnie, albo chociaż turem, nie? Jo, ale turem to raczej to tak lipnie. Ta mini ładowarka była lepsza trochę. No. Zwinniejsza, nie? Tia. Tu mi chyba było trzeba przeorać, bo tu kurde, tu 30 było orane, na tych kurach to ja już widzę jak tu było orane. Choć ta pszenica nawet, może jeszcze bardziej się tą ziemię Trzy udało. baloty są z przejazdu. To git. No. I ten obornik tu będzie trzeba przywieźć, od sąsiada jeszcze trzeba gdzieś było. W tym, ten, bo słomę dostał i ten, i tu będzie trzeba przywieźć. Nie wiem, ile tu miki było trzeba naszych. 4 by musiały być, lekko. Okej. Ej, Miki, podjechał gumi, Lepiej. bo ja tu mam pełny zbiornik. Nie wiem, jak ty kłóciłeś, że tak to w dwie strony był pełny zbiornik, a tak to tu w jedną stronę ma prawie pełny. A ja normalnie musiałem. To ja jechać za tobą, nie? No, ja tu teraz przyczepię ci, no Boże, trasa tam Co, otwarta. ja tu tą HL-kę tu zostawię? Pojadę tam tylko z tą szczotmanką, się zostawi tam na przyczu. Ja tu jadę w stronę Zotora, rurę otworzę i najwyżej się sypnie gdzieś tam dalej. Gdzie ty tam jedziesz? Ja jadę po twoim przejeździe teraz. No jedzie, a ja i tak przeczę wycinam, więc tak będę jechał tutaj. Czy nie ma zbiornika? No nie, no prawie pełny, nie, a i tak nawet do połowy bym nie dojechał chyba. No bo o, Facebook tam na pełnej. Muszę zobaczyć na telefonie, bo co prawda nie spodziewam się, żeby mi ta osoba odpisała, ale bardzo bym się ucieszył, jakby mi odpisała. A jednak nie, no dobra. No Hi, hi. lipa. Lipa. A już sobie nadzieję zrobiłem, mogłem. No niestety. Kurde, czekaj, ja tego Facebooka by wyłączę, bo spam mnie tu. Dobra, A dobra. to się hamuj. Matku Bosku. Ja hamuję. Dobrze, że kabina Oj. jest wysoka w bajce w miarę. Jaki chuj. No pan. Ja tu do tyłu próbuję podciągnąć, a się ślizga, kurde. To ty, w tym kombajnie jakbyśmy kupili ten co na testy, to trzeba jeszcze napęd wziąć. Na O, na wtajemnicę. tył. No, ale wiesz, że można. W opcji, Można, wiem. bo ten. Albo chociaż opony te takie, jodełkowate takie. O ile w ogóle kupimy, bo ten. To jest jeden z tańszych kombajnów na rynku. Udało, żebym balota dachaczył.
Jeden z tańszych, ale też dobrych w miarę. I ten. Ale musimy jeszcze, kurczę, kupić ściągi, nie? No kup Ładowarkę. fugi, ładowarkę albo ciągnik, nie? Musimy w Totolotka wygrać. Bo tymi dwoma ciągnikami to się na razie oblota, nie? Gorzej. O, i 30. No i 30. A 30. czemu tu tego kawałka nie wykościłeś? No bo zbiornik miałem pełny. To co z tego, ale później wysypałeś, to mogę się wrócić. A ja nie chciałem. A nie, jak taka pizda tniesz. Kombajnista pierwsza klasa, panie. Nie spłakał jak sprzedałem. Ty, ale może do 21 się wyrobimy. I jeszcze się dzisiaj wykipruje to wszystko, albo się wcofamy do garażu, żeby ten wilgoć nie weszła. Albo plandekami się naciągnie i na dworze się zostawi. No, plandeki szczelne. To Giełda. jak wyłączyłem presę, to wiesz jakie turbo dostał? Właśnie widzę. O. No, turbo ten już dawno dostał. No, ale ogółem pole dosyć duże. Klasa ziemi chyba trzecia. No więc tutaj śmiało można siać. Ogółem to tu A, tak to myślę. TZ. Tak myślę, że ten, że na wiosnę to tu się posieje soi trochę, bo No, 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 no. no bo i tak Przegadasz, polać mu. pszenicę i tak mamy teraz na sprzedaż. Pszenica i tak jest na A jak to sprzedaż. tutaj jest z tymi polami? Ten las tam kawałek jest nasz? Nie, chyba. To Chyba są nie. ładne drzewka. Czekaj, zaraz ci powiem pod mapą. Nie, a nie, jest nasz. Na dziot. Może jakiś kawałek by był, Na nie? stopa. Ale nie wiem, dobra, czekaj, zgasimy sobie headerek i byłem. Może, ej, a jest takie coś jak blokada dyferencjału w bizonie? Ej, nie. Co? Ej, nie, nie ma. Nie ma? To nie, To jest tylko mechanizm, tam jest mechanizm różnicowy, nie? czyli? Jak jedno koło ciągnie, no to kurde, już to zawsze jedno koło ciągnie, to co ma lżej, nie? To lipa. Jaki bieda dyszy ten bizon nasz. Oż. No. Ale ten. Ostatnio ludzie zauważyłem, że bardzo często mówię słowo ogółem. Zaraz o przepraszam, bo to się pewnie za dobrze tego nie słucha. Matko Bosko, kamień był, za dobrze, że header zdążyłem podnieść. A, tam będzie trzeba kręcić ten. Teraz to się kamienie zatrzymują, bo przecież. No to w nocy dzisiaj albo jutro rano. A, będziemy młotem tam. Tu to Halina, jak wyskoczy w tych swoich papilotach, to. Paczka dostaniemy, to człowieku. Jo. A jeszcze co najgorsze to ludzie, że ten bizon i tak pod gwiazdką zostanie, bo trochę za niskie te garaże pobudowali, no O. ale. A tam bizon niezniszczalny, tam wody nie widział, nigdy nie myty, zawsze tylko dmuchany był. A on był cały czas dmuchany. No. Jedynie to tam może trochę jak zacinało pod gwiazdę, ale tak to nie widział żadnego. A to tylko header, to tylko header. Może trochę, no. I sieczkarnia. A tak to jest kumbań jak nowy, kurde, silnik, dzwon, nic nie ciecze. Sami jesteśmy zdziwieni z tego szczęścia, Nie że... jak dzwon, jak tłucze to człowiek. No, więc jakbyśmy sprzedawali to, ojeju, 30 tysięcy to chyba mało by było, jakbyśmy wystawili. Nowego to nikt takiego nie kupi, co prawda nie ma tego komfortu pracy co w nowych, ale kabiny niestety nie ma, bo to drogie te kabiny. Miki powiedział nie i kur... znaczy się powiedział, że nie i Nie. koniec. No, i jeszcze ten, czekaj, GS. Dobra. Elegancko. Dwa. Matko Bosko. Ale mnie... Ło. Ale mnie Ja w tą strunę. no bo nie mogę podszarpnąć go do góry. Dobra, to tutaj na przyczu też jeszcze jedno przyczę zrobię, bo tu kurde twoinka. Kurde, tu jeszcze trzeba wpaść z piłą i na roz. Hamuję, kurde, zanim wykoszę, nie? Kurde, te hamulce to w tym bizonie. No, jak kombajn jak nowy ogółem, ale hamulce to jest ja trzeba tam bliki śrubki podkręcić trochę. Dobra, ale normalnie. Powiem, to sama przyjemność, że jest taka robota takim kombajnem. O. Trochę się ukurzy człowiek, to wiadomo, ale tam tylko troszeczkę. Zwłaszcza jak ktoś się zjebie za przeproszeniem. Nie, no ja tam lubię, ale ten, ja jak w te wakacje, nie, to ten, to tak w miarę spoko mi się naprawiał bizon, co prawda no, trochę się zdenerwowałem, bo
bo robota stała w miejscu, ale tak to nawet spoko było. Czy wiesz, no jakiejś poważnej awarii nie było, ale tam na przykład koło co motowidła napędza pękło i było trzeba tam rozebrać to. O, to tam jest ciul, ale jak ja u wuja byłem, to muciliśmy, jak skrzynia poszła. Gdzie poszła? Nie wiem, poszła w kroki, poszła w pizdziel. Normalnie. Ale ten, no. Później wuja ściągałem na ten, na lince bizona, Boże, rozumiesz masz też to? Wuja ten. Ja cofał bizonem. Prawie Ty. 5 kilometrów cofał. Zapomniałem wysypać, nie? Nie dojedziesz, no i trudno. Normalnie, czekaj, nadstawki trzeba do tego bizona zrobić, bo na tym polu bo pszenicy nie można siać, bo nigdy nie. Nawet przejazdu się nie zrobi. A tam prasa mu pipcze. Gdzie kabinę? Nie, nie urwę. Kłamiesz. Łamie. Dobra. Kurde, przez ten plandek nie widać, jak się sypie. Trzeba no z kamery Teraz zrobić. ma się wrócić i nasypać. Co? Żeby wymucić. Jo. Się wrócić i wymucić. Wróci i musi, nie ma problemu. Będę musiał chyba cofnąć, bo ten, bo przyczepę bym zahaczył się szkarnią, jakby miał nawrócić. Co mi takich kuźwa boblina robisz i co ja mam z tym zrobić? Prasować. A. No. Jak to my pszenicę na spich chyba będziemy ładować, nie? A jęczmień będziemy ładować w garaże. Ty, ale żółte światło daje ten bajzin. Normalnie. Ej, ale ten. W ogóle spoko się dzisiaj gada na tym odcinku w miarę. Możecie ludzie napisać, jak tam u was zima, czy macie ferie, czy nie macie. Że tak ten w A połowie u odcinka. nas śnieg padał, ale tak padał, że nigdzie Że się napada. stopił już. No. Ty, jak ten odcinek, co my wczoraj nagrywali, nie? To on dopiero No. będzie na dzisiaj. A ten, co my dzisiaj nagrywamy, to on będzie na niedzielę. Niedzielę. No, tak do przodu. Dobrze, no bo przecież później jedziesz, nie? No. Jak nagramy dzisiaj jeszcze ze dwa, to jeden będzie potem. Ile? Co? To jeden będzie potem na wtorek. Jutro to nie wiem, jutro chyba nie nagrywamy, chyba że jakoś od rana, ale wątpię. A co Też ty? muszę trochę. Ty tam jutro chyba jedziesz do kina, z czego się orientuję. O, i na zebranie na kolędę. Aha. To o której tam macie? Pierwszej. A tam, ty tam już chyba pochodziłeś wystarczająco, nie? Tak, ja dziś tylko na jednej byłem. No to ci starczy. O, głupi jesteś. Mówisz, że księdza będziesz bardzo. Jeszcze pójdę na jedną chociaż. Mówisz, że księdza chcesz aż tak pokradać. No, O. do mnie miał iść na kolędę, ludzie, ja wam mówię, nie? Miał iść do mnie na kolędę, Miałem swoją w tym no, samym a dniu, no poszedł to do jest siebie, no, trudno. chory na łeb. No, ta, chory na łeb, pewnie. Ciekawe, co ty byś zrobił. Na pewno byś poszedł do mnie, nie? Zamiast do siebie. No wiesz, twoja babcia dobrze gotuje. O. Ojej. Ja no, chyba do siebie bym poszedł, ale w ministrantem, nie? Jestem to tam. Kurde, Gienek, ten najstarszy tam, kurde, chyba jest starany. O, teraz tak. Nawet raz czytał, kurde, ja bym mówię. Ej, to nie raz, już chyba 4 razy czytałem. Ej, ja mówiłeś, że raz będzie żaby, ty. Ale agent. Dobra, ludzie, bo już ciemno się robi, tu już prawie nic będzie widać. A, pizdziawica się robi. Jo, i ten, mapeczkę w górę zostawcie, za każdą łapkę bardzo dziękuję. Kurwa, Subika, ej, jak... znowu pół przejazdu zrobiłem i pisało, nie? I myślałem, że jeszcze, a tu kurde. Aha. No, jak ktoś Subika zostawił, jak ktoś nowy to Subika, to jakby mógł zostawić, to fajnie. I ten, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to może w komentarzu napisać hashtag ciemność. W komentarzu oczywiście i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć!